Witajcie moi drodzy, Niedźwiedź z tej strony, tym razem ogram nietypowy tytuł Star Arena, na który natknąłem się w sklepie Steam i powiem wam, trailer skradł moje serce. Jedna rzecz mnie tylko interesuje, full screen, czy jest jakiś inny język, o, japoński, chiński, to znaczy, że gra będzie, może być dobra. Okej, wracamy, zaczynamy nową grę, save numer 1 i ruszamy moi mili. O, to mi przypomina jeszcze pierwsze komputery. Intelligent BattleBot. Target Class Gladiator. Codename J3. Spoko, jakbym grała jakiejś starej Amidze. No i zaczynamy nasz bój. To jest nasz przepiękny gladiator w Star Arenie. Na czym gra polega? Ja obstawiam, że to będzie jakiś krótki tutorial, dokładnie, czyli poruszamy się. Mamy atak, mamy dodge. Trochę jak Clone Drone in Danger Zone. O, muzyka rockowa, to jest to, już mi się podoba. Okej, musimy zaatakować 7 razy. Nie, klimaty są przepiękne, już mi się podoba. Okej, 7 razy mamy zaatakować. Okej. Requesting aid. Each task you complete grants you one chance to request aid. When you find yourself in need of an item or low or on health, you can request aid from your fans. Remember to keep away from your opponents when you perform to prevent them from hitting you. Czyli, innymi słowy, gra dość no mocno bazuje na fanach, na tych, że mamy jakąś tam publikę, publiczność i od nich będziemy chcieli, aby nas uleczyli, aby nam pomogli, aby nas wzmocnili. W ogóle to, o, zbieram jakieś złoto. Czyli wyrzucili mi tutaj, dam F. O, świetnie. Wyrzucili, no i tutaj mamy jeszcze coś takiego jak... Attack power. Your attack power is displayed in the bottom left corner. Picking up gold increases your attack power for the current fight. Okej, czyli to mi zwiększa tylko atak na tę konkretną walkę. O, Q to jest jakiś atak specjalny, widzę, a nie to dron. O, podniosłem broń. Uuu, świetnie, czyli dodatkowo jeszcze z tych naszych przeciwników mogą wypadać jakieś bronie specjalne. Ranged attacks. Your mecha familiar arena can attack from afar. Her ranged attack have a cooldown of 30 seconds. But picking up gold reduce it. Okej, czyli jak zbieramy złoto, to zmniejszamy cooldown areny. Arena po prostu wykonuje ataki z dystansu. Destroy parts. You can destroy special parts of the competitor by attacking them. Jump and attack to destroy the energy cannon on the mechtron's back. Ale to już zrobiliśmy, że tak powiem. Czyli teraz zaczynają atakować. No i to jest jakieś życie mojego przeciwnika? Wow, to zabolało. Ała, dobra. Walk to the edge screen and wait. Watch it for 5 seconds. To tego nie rozumiem. Dobra, mam reklamy? Czy to jest gra stworzona na telefony? Która wyszła w wersji na PC? No to wygląda. Chyba, że tu jest jakaś strefa jeszcze do oglądania reklam. Trudno mi powiedzieć. Nie rozumiem teraz tego do końca. No bo nie ma tu innej takiej strefy. O nie, jest tutaj, patrzcie się. A, czyli stojąc bezpośrednio, jakby przy publiczności, to jeszcze coś dostajemy. A, ja już myślałem, że będą jakieś reklamy.
Dobra, zbieramy golda i kończymy naszego przeciwnika. Ale co ja mam teraz tutaj niby takiego zrobić? O, patrzcie, teraz zmieni nam się na przykład kolor broni na dole. No i pokonany. Pajsiwo zbieramy i obstawiam, że będą jakieś ciekawe upgrade'y. Okej. Okay. Fajnie, bo jest rzut jakby taki izometryczny. Mamy dużych przeciwników, którzy mają niszczalne elementy swojego ciała, które możemy wykorzystać przeciwko nim. Narrator, welcome to Star Arena. Star Arena generalnie, ale Star Arena. You can warm up in the training area. Na razie nie chcę się nigdzie, że tak powiem, rozgrzewać. Mnie interesuje tylko jedna rzecz. To są jakieś poziomy, coś, ten Teges? To jest tylko czytanie, tak? Dobra, to new data unlocked. To mnie nie interesuje. Okej, okay, czyli będą różnego rodzaju pułapki na arenie. Director, welcome to Star Arena. So you are the super awesome gladiator who has won 27 matches in a row and dismantled enough mecha parts to bury the entire earth. The Mecha Reaper J3. Yes, I will take home the championship. Are you talking about me? I will take home the championship. Of course, J3. It is very impressive by your confidence. Follow me, I will take you to the arena entrance. Okay. A mam tu jakieś upgrade'y, coś, ten, by się pobawić. Mamy jakieś ludzi. Bunny Girl. Bunny Girl. dobra, na razie się w takim razie nie bawimy. Idziemy chyba prosto na walkę. To i tak na razie nie mam żadnych upgrade'ów. O, mamy pierwszego fana. Wow, the famous Mecha Reaper J3. I spent half of this year saving and traveling through 27 galaxies just to see you. Please let me be your support fan. I will respond to your request during combat and give you Nano Reaper cubes. Yes. Super. Bring your fans into the arena with the support fan feature. Okay. Okay, otwieramy fan menu. Czyli możemy mieć. Aha. Czyli możemy ustawić sobie trzech fanów, którzy w trakcie walki będą nam wyrzucać jakieś konkretne boostery. Set super fan. No, może być tu. Random. No, mamy tylko Leylę. Dobra, no to Leyla sieć tu. I mikroblok. Data system. A, nie bawimy się w to. Idziemy dalej. Dobra, director. Are you ready to begin your first match? Yes, I am ready. You begin Star Arena in the preliminaries and to be promoted to the eliminations, you must defeat 10 competitors. Czyli mamy 10 przeciwników do pokonania. Please step into the teleportation device and beat your competitor up any way you like. Czyli mamy Mechatrona, ale to zrobiliśmy go na S. I mamy Mallet, the Rogue Miner. Czyli będziemy po prostu klepać jakiegoś typa z młotami. Boss Rush Challenge. Czyli potem odblokujemy jeszcze jakieś dodatkowe tryby. Okej, okay, na razie idziemy na pana z młotkiem. Welcome, welcome! Catch me! I am Tom. Let me introduce our contestants. The strong and mighty Rogue Miner Mallet. Znając życie, to trzeba będzie go atakować pewnie od pleców. Już? Po młotkach? Już? Co wy opowiadacie? Tu w ogóle mamy jakieś części do zebrania. W 9 sekund go pokonaliśmy? Co wy gadacie? Serio? 9-sekundowa walka. Okej. Okay. SK. No to spoko. Zgarnęliśmy jakieś jedną część jego. Aha, mamy left edge, right edge.
Miner's Hilt. Okej, mamy 3 z 8 części zebranych. Wybrali Magnetia. Magnet collects all gold in the arena. Perfect for lazy people. Mamy Hammer. Acceleration Cube. Increase speed by 15%. Ballistic Cube. Lose 50% health, but gain 30% attack power. Czyli mamy nowych fanów, których możemy wykorzystać. Easy peasy. Congratulations, J3, on your first victory. How are you feeling? Easy peasy. Oczywiście, że easy peasy. Of course, Michał Reaper. Taking home to the championship will be a walk in the park for you. Mam nadzieję, mam nadzieję. There's quite a lot of time before your next match. Let's go to your room first. Mnie interesuje tak. Escape, bo mamy chyba nowych fanów. Dokładnie, mam Magnetię. Ta Magnetia niech sobie tutaj siedzi. I jedziemy. Aha, mamy ranking, 989 miejsce. I co mam teraz tutaj zrobić? Niech mi ktoś wyjawi ten sekret. Aha, muszę się dostać do pokoiku. W tym pokoiku będą jakieś upgrade'y, obstawiam. This is your room, remember, you need to rest after each match and wait until the next day to continue fighting in the arena. Okay. What if I don't want to rest? Bots do not feel exhaustion, but you still need to recharge unless you wish to become the first gladiator ever to run out of battery. You will go dramat and start charging as soon as you step into the charging tube. Don't worry, you will wake up before your next match. Idealnie, czyli będziemy po prostu ładować sobie bateryjki. Co my tu mamy? Nic tu na razie chyba nie mamy. A, czyli tu będą jakieś strefy na przyszłość, które będziemy, prawda, wykorzystywać. W ogóle nie wiem, czemu mi się mysz pokazuje na ekranie, ale mniejsza o to. Co my tutaj mamy? Tutaj też nic nie mamy. No to idziemy się po prostu ładować i przechodzimy do kolejnej walki w Star Arena. Okej, mamy charging. A, czyli w tym miejscu, jak on mi się ładuje, ja sobie mogę tutaj dorzucić fanów. Mogę sobie pokombinować. Necroblock official. A, to jakieś to wiadomości, data, player info, game info. System, no weapons mam na razie zablokowane, ale myślę, że dlatego, że nam się po prostu odblokuje dopiero tryb upgrade'u naszych broni. Miał. Charge, sir? Let me introduce you. This is Kitty. This is Mr. Miał. A Miałster from Planet Miał. Miał. Your damn director. Do you call me Kitty? Just slip the tongue. Mr. Miał is a legal citizen of the Space Federation. And our chief mechanist. Please address him with the appropriate title. Do not touch him without his consent, or he will be sure to sue you for sexual harassment. Okay. Mr. Miał will be in charge for your maintenance and improvements. O, czyli Miał będzie upgrade'ować nasze bronie. Please ask him if you have any questions whatsoever. How? If you will excuse me, I have official business to attend to. So you're the newbie. Didn't you watch the match? I did, yes. You're awfully smug for the first time winner. Don't answer that. Let's get down to the business or they will cut my pay. Do you see the sword constructor over there? Take sword parts you gain when defeating opponents. There are assemble them into your very own sword. Got it? Got it. Good, at least you didn't waste my time, Biao. The next match is about to begin, please hand to the arena. Okay, innymi słowy, to jest maszyna do robienia naszej, do upgrade'u naszego miecza. Weapon parts. Equip 4 weapon parts of the same set to activate the set effect. Equip 8 to activate an extra powerful set effect. Innymi słowy. Okej, na razie chyba nic nie mamy takiego. O, mamy Miner Left Edge, dobra. Czyli to zakładamy. To zakładamy. Tu nie mamy nic. Czyli mamy jakieś nowe fanty. Ja mam hajs jakiś? Mam 2200 golda. Super. No to upgrade. Confirm. Aha, czyli każdą część jeszcze mogę upgrade'ować oddzielnie. To nie, to hajs na razie zostawimy. Combine. Czyli będziemy mieć nową broń z nowymi efektami. I to akurat chyba z tego, co zauważyłem, to Miner's Edge daje, co on daje? Crit chance zwiększa i więcej życia. Spoko, fajnie.
No to wracamy. Wracamy sobie szybko na rękę. I idziemy do kolejnego przeciwnika. Już jestem... Aha, czekajcie. Tu są jakieś punkty w ogóle fanów. A, czy sobie mogę tutaj jeszcze z fanami pogadać, tak? I oni mnie boostują, jakby. Przed walką. Haha, dobre, dobre, dobre. Okej. Zombie Fest. Make minced meat of the zombies from the planet Evoken. Idziemy na fiestę zombie. No i co teraz? Jak to będzie wyglądać? Zobaczmy. W ogóle te chińskie napisy to... Nie mam pojęcia, co oznaczają. Okej. Mogę sobie tutaj postać. I on mi zrzuci magnes, prawda? No na razie to jest easy peasy. Okej, widzę, że rozwalają nasze zombiaczki. Tam coraz więcej się jakby pojawia. Znaczy jest progres na pasku nad nami. Na razie też żadne wyzwanie, że tak powiem. Bierzemy hajsiwo, bierzemy hajsiwo, robimy upgrade'y. I co? Kurczaka widzę. What the fuck? Co, tyle? Zbieramy hajs. Hajs jest bardzo ważne dla nas. Więcej hajsiwa. 56 sekund nam to zajęło. No to powiem wam szczerze. No dobra, press anyki to continue. Na razie pierwsze poziomy są banalnie proste. Dalej mamy S. Base Gold, Battle Gold. O, mamy nowy Master 7 Attack Cube. Increase Attack Power by 25 points. To oznacza, że idziemy sobie na nowy Support Fan i tutaj sobie... O, nie możemy dać na razie. No, ranking się troszkę zmienił, muszę przyznać. Tu w ogóle mamy jakieś nowe wiadomości. Bo możemy zmienić komentatora. Oczywiście, że tak. English. A mogę dać Enter Code? A to jakiś kod trzeba dać? O, proszę bardzo. Dobra, nie, to zostawiamy to w takim razie. Trzeba jakiś kod znać, rozumiem, żeby zmienić komentatora. Tu mam w ogóle jakieś rozmowy. A nie, dobra, to tak z tym nie gadamy, bo tutaj jest po prostu tutorial. A my walimy w co? W recharge'a. Jazda. Save completed. No ale to miało mi się ładować. Czego mi się nie ładuje? Ja muszę z kimś pogadać jeszcze po drodze. Halo? Director? Nie. No ale już tutaj byłem przecież na tym stanowisku ładowania i coś się nie ładuje. Czy ja mogę jeszcze raz powalczyć? W takim razie? Chyba mogę. Dobra, jazda. Gecko the Crawlmander, czyli duża bestia. Zaczynamy mecz, zaczynamy walkę z kolejnym przeciwnikiem w Star Arena. Jakie animacje. Gecko. Gecko to jest jaszczurka. Dobra, idziemy z atakiem. Przeskoczymy sobie. Robimy atak z daleka i robimy Gekona. W ogóle nie wiem, ile on ma życia i to jest inna kwestia.
No to dostaliśmy trochę w papę. Ale sobie troszkę potańczymy tutaj. Mamy sobie kolejne życie. O, wow, jajko. Oj, 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 oj. Już nie mam więcej boosterów? To teraz bezpiecznie powalczymy po prostu i tyle. Co, drugi etap jakby walki? O, żeż ty. Ja nie mam życia na takie walki. Nikt mi nie da już więcej chyba życia, tak mi się wydaje. Nie! Zje mnie, ha, ha, ha. No i pierwsza walka przegrana, moi drodzy. Pierwszy raz niestety padliśmy pod zębami Gekona. Mamy Battle Gold, mamy Continue, ale mogę powtórzyć tą walkę? Start match. Dobra, zacznijmy raz jeszcze. Poprawię się, wybaczcie, bo tu greedy troszkę zagrałem. Okej, okay, skipujemy. Robimy Gekona. Oj, znowu mnie zjadł. Ojej, dobra. Idziemy po życie. Ej, to nie fair, to jest nie fair akurat. Dobra, mamy task. Czekamy. Ucieczka. A drugi raz pod rząd. No nie. No nie, musimy zmienić taktykę w takim razie na tego dużego. Daj mi się złapać bez sensu drugi raz. Ajajaj. Kurde, drugi kompetitor i już nie damy rady. A tu jest jakaś ryba. Co to daje? Billy Bass. Do you desire Billy Bass? Almighty power. Follow me. Nie, dziękuję bardzo. Ja go zrobię, ja sobie z nim poradzę. Muszę sobie z nim poradzić. To jest rzecz obligatoryjna dla nas. Dobra, Gekon, koniec imprezy. Okej. A jednak się udało. Teraz robimy party, trochę sobie poskaczemy. Ej, no życie chciałem odzyskać, dobra. Dobra, nie dam się złapać już. Ajajajajajajaj. No i jest problem teraz. Para pa pa pa.
No i pokonał mnie. Nie. Dobra. Moi drodzy, moi drodzy. Jeszcze raz walczymy z Gecko. I tym razem myślę, że to będzie zwycięska walka. Możemy to skipnąć. To trzeba po prostu. Co ja takiego ciekawego? Jakiś bonus dostałem. Reach 3 designated spots. A, czyli za to dostaję hajs, za to sobie boostuję broń. O, wow. Dobra. Jego trzeba z lewej strony ogólnie atakować. Okej, udało się. Ja jeszcze mnie zjadł. Ajajajajaj. Dobra. Czas się zboostować delikatnie. Para, 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 para. Ucieczka. Dobra, jest atak. Teraz jest odskok. Ojej. Tu sobie zatańczymy za chwilkę. F. Dostaniemy bonusik. Super, mam więcej życia. Czyli jeżeli tak idealnym momencie skontruję. Nie, dobra, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dobra. Atak z daleka. Teraz kółeczko, kółeczko, dobra. Idziemy tu. Czy my się chcemy boostować? Na razie się nie chcemy w sumie boostować. I ojoj, trzeci tryb jeszcze? Nie spodziewałem się tego. Dobra, zrobimy sobie małą promocję, żeby nam troszkę więcej powera dodali. Wow! Na hita się wysypaliśmy. O nie. Mamy crit cube. You gain 100% chance to. Crit for 10 seconds. Fajny ten bonus jest akurat. Here at last. Dobra, ostatni raz podchodzimy do Gecko. Ostatni raz podchodzimy do Gecko. Ja nie wiedziałem, że on masz trzy jakby fazy ataku. To nie jest takie łatwe. To z tamtym poszło nam banalnie szybko. O, to widzę, że to będzie wyzwanie jednak w tej grze. Ej, to jest nie fair, bo nie cały czas tym ogonem sięga. No nie, no nie. No nie udało się.
Myślę, że czas jednak zwiększyć swoje możliwości. Może cofnijmy się faktycznie. Zboostujmy sobie troszkę broń. Tylko, że my części nie będziemy mieć. Chociaż mamy tu jakieś nowe fanty. Mamy Top Reach. Czyli możemy sobie dać Battle Top Reach. To nam zwiększy obrażenie, zwiększy obronę. Doniesie nam Combine. Mamy nowych fanów, czyżby? Set. Nie, nie mamy nowych fanów żadnych, a szkoda, szkoda. No to wracamy, wracamy z powrotem. Tą jaszczurkę durną, no durna jaszczurka. No ma aż 3 fazy ataku i to mnie troszkę irytuje. Idziemy na jaszczurkę. Jazda, 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 jazda. Gecko. Start. Teraz zagram całkowicie bezpiecznie. Skupimy się troszkę więcej na tych atakach zasięgowych. Bo ja tu chcę strasznie raszować. Dobra, atak z odległości. Ajajajajajajaj. Uuu, dobra, uciekamy, leczymy się. Dawać party, 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 bo musimy sobie wzmocnić miecz. Jeszcze mnie złapał, no nie. Musimy dwa razy skoczyć pod rząd, za to nam się odblokowuje leczenie jakby. Tu robimy sobie dance, spada nam booster, spada nam trochę golda. Ja myślałem, że to mi się udało to jednak odblokować. No nie, znowu nas jadł. Dobra, teraz bezpiecznie, bezpiecznie. Okej, mamy nowy perform. Czyli to muszę po prostu wykonywać zadania, dzięki którym odblokowuję sobie sztuczki, za które mogę od publiczności odzyskać dodatkowe fanty. No i mamy drugą turę. Jump left, jump right. Jump left, jump right. No ale to co, zrobiłem to. Left, right. Left, right. Okej, robimy sobie party zaraz. Ja sobie przeskoczę tylko, żeby bonusy dostać. Teraz robimy party. Dostajemy bonus do życia. Dostajemy hajsiwo. I mamy ostatnią turę. Mam nadzieję, że ostatnią turę. Komodo. Weźmy sobie życie w takim razie. Żeby mieć pełne. Uciekamy.
To musimy uciekać, bo z tego co każdy to nas zabija. Nie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. A mogę wskoczyć za niego na przykład? Właśnie, no to nas zabija. Ja cię, bez sensu. Myślałem, że mogę wskoczyć za niego, ale on się i tak w moją stronę obróci. Widzę, że cały odcinek będzie poświęcony Gecko. Ja myślałem, że my sobie z tym poradzimy tak bez problemu. Dobra, ostatni raz. Ostatnie nasze podejście do Geckona. Już wiemy co, gdzie i jak. Znamy mechanikę, znamy sytuację. Myślę, że już teraz, już Gecko nie będzie stanowił dla nas problemu. O, ktoś mi boosta wrzucił. Ała, zabolało. Teraz sobie zrobimy... Nie, ja nie chcę tego. Nie chcę magnesu, ja chcę życie. Rzućcie mi życie, rzućcie mi hajsiwo ludziska. Jak idealnie się wstrzelimy w atak, dodatkowo, to dostajemy jeszcze to wzmocnienie. O, tu cały czas hajs leci. Czyli trzeba cały czas trafić jakby... Trzeba dashować bezpośrednio przez atak przeciwnika. Oto już mi się przypomina Dark Souls. Udało się. Pierwsza tura za nami, teraz jest zielony. My sobie możemy tutaj pośpiewać. Dajcie mi booster packa. Z tego co wiem, to teraz muszę 3 spoty na arenie złapać, żeby mieć możliwość pośpiewania i pośpiewania. Robimy sobie dance, żeby po prostu nam ta skrzyneczka tutaj leżała. A, bez sensu zrobiłem to. Myślałem, że tego nie złapię, tylko żeby sobie stało na arenie. A teraz by się to przydało. Ejejejejejej, w ogóle jakie mam zadanie? Take no damage for 10 seconds, dobra. Okej. Teraz musimy sobie oczywiście uważać, bardzo uważać na ten ogień. Wow! Potrzebujemy tak. Na pewno weapon parts. Czy ja mogę to użyć? Mogę tego użyć. Mogę jego spalić. Ale to jest dobre. Czyli mamy kolejne części do broni. Teraz zbieramy sobie całe hajsiwo. No i udało nam się Salamandra pokonać. Dobra, wracamy do strefy treningowej. B? Myślałem, że będzie wyższy jednak wynik. No dobra, mamy B. Mamy B. No to no S to faktycznie trzeba by było go bardzo szybko zabić. To prawda w 3 minuty, no ale się pomęczyliśmy trochę. Pomęczyliśmy się. Sporo części nam wpadło. I w zasadzie, z tego co kojarzę, jak mamy 4 części, dostajemy bonusy. Mamy Big Eye, nowego fana, który może wyrzucić nam Medium Recovery Cube. Lizard Tail. Dobra. Okej, wracamy. Challengers that win 2 matches are able for an upgrade service, you know, and I'm totally free.
Don't worry, I promise not to do anything strange. Lecimy po upgrade. Are you ready? Yes, I am. Over there. Super. Now I'm free to study as I please. This is a rare part. Should I replace it while it is out cold? Wait, this is odd. Take me. Let me take a photo and study it later. This device is probably useless in combat. Should I just uninstall it? It's probably waking up. Should I get back to the upgrading? Okay, your upgrades are finished. Now you can replace skin parts and alter your looks. Let me give you a part. Try it on. O, super, czyli mamy nowe części. Mamy skin party, czyli możemy modyfikować wygląd naszego gladiatora. Skin parts affect the type of task you gain and might alter the chance of certain task appearing. Skins do not affect your stats, so just use the ones you like. Okej, okay. Czyli mamy jakby duperele, które mogą wpływać na to, chyba jak będzie się ten robot zachowywał na arenie bardziej. Purple Monkey Legs. Nie, zostawimy sobie to, co jest. Microblock Data System Weapons. Odblokowaliśmy na pewno dużo fantów, więc odblokujmy, zaupgrade'ujmy sobie. Battle Point 2. Confirm. Blade. Idziemy w to. Miners. Mamy Beetle. Bo razy 4. The first time you take lethal damage in a match, survive and recover 20% health. Super! Czyli jak zginiemy na arenie, to nie kończymy rozgrywki, tylko przeżywamy i otrzymujemy 20% życia. I to już mi się podoba. To mamy Beetle, tu mamy Beetle. Tu mamy Beetle Crossguard. Basic. I lecimy w to. Confirm. Czy ja mogę Blade, Battle Blade sobie zupgrade'ować? Co mi to da? Mogę. Czyli to tylko raz mogę upgrade'ować. Super, dobra, lecimy na razie w to, bo to nam się po prostu przyda. Miners nie, Beetle sobie upgrade'ujemy. Upgrade, upgrade. Battle, bottom reach, upgrade. Cross. Upgrade i healed. Zostawimy. Confirm, combine. Uuu, już będzie większa laga. Już mamy większą lagę. Mamy nowych fanów? Zobaczmy. Set fan. Mamy. Big Eye. Medium Recovery. To jest co? Small Recovery. Dobra, confirm. Fajnie. Mamy fanów gotowych. I moi drodzy, z tego miejsca dziękuję wam ślicznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wiem, że troszkę tutaj pomęczyłem, popadałem, ale poprawię się. W kolejnym odcinku gwarantuję wam, poprawię się. Już wiemy, jak działa mechanika, wiemy, jak działa system fanów, system jakichś tam efektów, jakichś tam pokazów, tego typu rzeczy. I gwarantuję wam, że w kolejnym odcinku poradzimy sobie dużo, dużo lepiej. Gekon za nami, wprowadzenie za nami, tutorial za nami. Ja dziękuję wam ślicznie za uwagę, pozdrawiam was cieplutko. Z tej strony, pa, pa.